Cześć, drzewny ekspert Marcin Leszczyński. Dzisiaj opowiem Wam o przyrządzie Friction firmy FTC. Friction, a w zasadzie cały system Friction, to coś, co przypomina nam znany, sprzedawany od lat rope wrench, czyli system do SRT bazujący na węźle, wyłapujący z nad tego węzła tarcie, przez co powodujący, że można płynnie na pojedynczej żyle czy też statycznej linie wspinać się SRT. Friction to przyrząd, który jest bardzo przyjazny w montażu i w regulacji. Ma trzystopniową regulację i przyjazny jednobolcowy montaż. Już Wam pokazuję. Jeszcze słowo. Jest certyfikowany na stosowanie na dwóch rodzajach bloczków. Czyli można go stosować z bloczkiem znanym, sprzedawanym od lat DMM-a, z potrójnym bloczkiem z trzema otworami, u nas zwanym Hitchclimberem, nazwa handlowa drzewnyekspert.pl, oraz ze Sphinxem Campa. I tak jak widzicie, pierwszą rzecz, jaką się robi przy systemie Friction, to zawiązanie węzła. Zawiązanie tego węzła warto sobie kilkukrotnie przećwiczyć, bo to nie jest typowy węzeł. Trzeba trochę tego umieć, żeby później czegoś nie pomylić na robocie. Natomiast ten węzeł po zaciśnięciu dobrze pracuje na linach od średnicy 11,5 do, zdaje się, 13 typowych arborystówek. Można go spokojnie wiązać. I tak jak widzicie, teraz na bloczku Camp. Na kampie tyle, na tym bloczku tyle jest fajnie, że ta taśma łącząca Friction z bloczkiem, tutaj może to być na, w cudzysłowie powiedzmy, na stałe. Oczywiście to nie jest na stałe, tylko zaciągnięte, ale przy montażu już możemy to mieć w tej postaci. I w trakcie, więc po zawiązaniu węzła wpinamy sobie Friction i już tylko dopinamy bloczek do naszej liny. Ja tutaj nawet mam taki przyrząd, który trochę ułatwia, tak zwany rise up, trochę ułatwia później dopięcie uprzęży piersiowej, żeby podciągała nasz system. Więc zakładamy sobie Sphinxa. Wciskamy tego rise upa pomiędzy okładziny Sphinxa. Ten wpinamy sobie karabinek i mamy zainstalowany system Friction bazujący na Sphinxie. Teraz przechodzimy szybko, żeby nie przedłużać tego całego nagrania, do systemu bazującym na DMM-ie, na bloczku, potrójnym bloczku DMM-a. No to tak jak widzicie, no pierwsze, co trzeba zrobić, to po prostu zawiązać węzeł, ładnie go poukładać, zaciągnąć, zacisnąć. Tylko że tu później wpinamy bloczek i karabinek. I nasz Friction, no musimy niestety ten dodatkowy ruch wykonać, czyli przepleść przez jeden z otworów potrójnego bloczka i dopiero wtedy możemy wpiąć Frictiona. Cyk. Dobra, i teraz ten system jest gotowy do roboty. Teraz regulacja. Regulacja trzystopniowa, hard, medium, soft. No to jest po prostu stopień, w jakim przełamie Wam ten przyrząd linę nad węzłem. Jeżeli tu jest na hard teraz, widzicie, on już przełamuje tak w takie aż Z, w takie tutaj aż takie ukształtne, mocno przełamuje, wyłapuje dużo, bierze na siebie po prostu. Wtedy macie mniej na węzeł. I generalnie to trochę pod obciążeniem, trochę takie jest stabilniejsze. To jest na soft, czyli tutaj tylko trochę przełamane, więcej na węzeł, więc jeżeli tu macie na przykład cienką linę i ten węzeł zawiązany poprawnie, to ten system może być trochę dynamiczniejszy. Jego nazwa soft. Czym jeszcze różnią się te systemy zbudowane na Sphinxie i na DMM-ie? Różnią się takimi szczegółami. No, jeżeli macie na Sphinxie, to sobie wspinacie się, chodzicie i żeby złapać za węzeł, musicie włożyć rękę pomiędzy tą taśmę a węzeł. Wtedy go sobie tam zaciskacie. Przyrząd jest od Was w stronę drzewa. Natomiast w przypadku DMM-a przyrząd jest z
skierowany do Was, co prawda, ale jest ta tutaj wolna przestrzeń, więc łapiecie już bez żadnego celowania, tylko łapiecie sobie spokojnie za węzeł w ten sposób. W zasadzie reszta należy do Was. Ta regulacja, chyba jeszcze o tym nie wspomniałem, jest bardzo prosta. Z dwóch stron się wciska i po prostu popycha się tą tasiemkę do góry, jeżeli oczywiście się przestawia na hard, albo wciska się ten bolec z dwóch stron i ściąga się tą tasiemkę w dół. No i wtedy, tak jak już wspomniałem, stopień tutaj wyłapania, przełamania się zmienia. Bardzo ciekawy przyrząd, bardzo przyjazny w obsłudze, dostępny od ręki na drzewnyexpert.pl. Zapraszam, cześć!